Cześć, witajcie. Chciałbym z wami teraz troszeczkę omówić sobie Xbox Game Showcase, który miał miejsce 23 lipca 2020 roku. I tylko tak w skrócie moja opinia na temat tego wydarzenia, co Microsoft pokazał. Czym Microsoft chciałby podbić, że tak powiem, rynek konsolowy. Powiem wam szczerze, na samym początku, że nie oczekiwałem wiele, bo szczerze powiedziawszy, nie jestem wielkim fanem ani Microsoftu tak naprawdę, ani Sony, zawsze byłem graczem raczej PC-owym. Oczywiście mam od biedy konsole, no bo gram w tak zwane ekskluzywy, które są no, wyłącznie, tak na daną konsolę, więc sprzęt muszę posiadać. Natomiast no, wracając, powiem wam, na samym początku pokazano Halo Infinite. Szczerze powiedziawszy, bardzo na tą grę czekałem. Znaczy, nadal w sumie czekam i nie mogę powiedzieć, że nie. Natomiast to, co na samym początku pokazywano, to było dla mnie takie trochę CGI, jak to się mówi. Natomiast i robiło to bardzo pozytywne wrażenie. Niestety, do czasu jak pokazano, no, całą rozgrywkę. Szczerze powiedziawszy graficznie nie wygląda to za dobrze, spodziewałem się czegoś jednak na miarę next gena, chociaż w sumie po pokazie Sony zdałem sobie w pełni sprawę, że z tym tak zwanym next genem graficznym może być już ciężko. Ja posiadam obecnie grafikę od, no, od AMD, bo ja mam radę na 5700 XT w wersji Sapphire Nitro. No i już tam powiedzmy w jakieś gierki jestem w stanie sobie pograć nawet w 4K, nawet gdyby to miało być 30 klatek, czy tam nawet wiem, chociaż pamiętam, że Rage 2 na przykład chodził w 60. Natomiast no to co, to co tutaj pokazano, to znaczy właściwie to co pokazał tutaj Microsoft, no dla mnie to nie robi szału. Wygląda to w sumie jak gra, no niektórzy się śmiali, że Era PS3, Xbox 360. No nie przesadzałbym, że aż tak bardzo, ale myślę, że to są jakieś takie początki w ogóle PlayStation, PlayStation 4 i właśnie Xbox One. No, mam nadzieję tylko, że gameplay będzie miodny, że będzie dużo strzelania, dużo wrogów, może jakieś tam spinaczki, wiecie, takich elementów zręcznościowych. Twórcy zapowiadali dobrze rokującą się kampanię, no ale no to wiadomo, że musimy. Ocenić sobie, jak gra wyjdzie, zobaczyć, co w ogóle z tego będzie. Dla mnie osobiście, no, bez szału, bez szału. To znaczy, grę na pewno zagram, zwłaszcza, że gry, gra będzie w Xbox Game Passie, no więc to jest no, sposób, że no, ciężko byłoby nie, nie, nie sprawdzić, jak właściwie gra nie kosztuje, że tak powiem, wiele, bo ten Xbox Game Pass nie kosztuje wiele. Oczywiście, grę sprawdzę sobie na pc no bo to jest jedna gra z perspektywy pierwszej osoby. Więc tak ciężko mi to byłoby grać na konsoli, aczkolwiek no, grałem w gry. Pamiętam Far Cry 5, grałem. No, no da, da, się grać na padzie, no, ale jak mam możliwość grania na pc no to gram w takie gry oczywiście na pc -cie. Osobiście, tak jak mówię, szału na mnie to nie robi. Wiem, że w Polsce w ogóle ta gra jest dosyć słabo znana, to znaczy nie przepadają ludzie tą marką. Bardziej znana jest marka Gears. Zwłaszcza te Gears 5 to było mocne oczekiwanie. No mam nadzieję, że tutaj, tak jak mówię, będzie zróżnicowana kampania. Żaden multiplayer, nic takiego mnie nie interesuje. Więc czekam, zobaczymy co będzie, jaka będzie różnorodność broni, potworów, miejscówek, no ogólnie całego klimatu. Mam nadzieję, że, no, że, że gra będzie dobra, godna polecenia. No i przynajmniej takie, że tak powiem w ocenach będzie tak 80%, jakby to powiedzieć 8 na 10, że nie będzie mniej, że nie okaże się klapą, że jakieś 5 na 10 zaczną wystawiać albo... No, wiadomo, że gra trzeba sprawdzić osobiście, czy jednemu się podoba, drugiemu nie. No, ale jeżeli gra otrzymuje bardzo niskie noty od wielu jednak recenzentów czy graczy, no to znaczy, że no fatalnie wyszła i ludzie raczej nie przepadają za tym. Właśnie teraz tak patrzę na ten obraz cały, który tutaj się pojawia tego Halo Infinite. No i wygląda to tak, no, no słabo. Bym powiedział, że bardzo, bardzo przeciętnie, jeżeli wam się podoba, to napiszcie w komentarzach jeżeli bardzo czekacie na tą grę lub zrobiła na was jakieś większe wrażenie niż na mnie to też jeżeli nie zrobiła całkowicie no to też warto byłoby tam coś odnotować może dla innych którzy zaglądają tak jak mówię spodziewałem się no strasznie spodziewałem się takiego walnięcia ze strony Microsoftu graficznego mówię no najpotężniejsza konsola jakoś tam no mówię, no niech dadzą czadu, no ale to wygląda serio, jak 4K i 120 klatek, no może przesadzam, może, może przesadzam, może nie, nie wiem, natomiast no, no nie wygląda to, nie wygląda to um, za, za rewelacyjnie. No oczywiście gra pojawi się, gra pojawi się na na, na, na na premierę konsoli, która pewnie tam będzie jakoś 13 listopada, coś tym z tego. Mam nadzieję, że 343 3 Industries, czy tam 343 3 Industries, naprawdę, naprawdę grę <laughs> Mam nadzieję, że też muzycznie będzie super. Kolejną grą, no, która szczerze powiedziawszy zupełnie mnie nie interesuje, to znaczy odbiłem się od dwójki, jest State of Decay 3. O ile jedynka była spoko, nawet ją tam parę razy odpaliłem, ograłem, trochę pograłem w nią, tak dwójka, no powiem szczerze od serca, nie? No grałem 30 minut, 40, no do godziny, no nie więcej, na pewno to zajęło, no i rzuciłem w kąt. Trailer, że tak powiem, klimatyczny, taki bardziej właśnie survivalowy, na taki zwiastujący, myślałem, że na początku jakaś odpowiedź na, 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 na grę od Studia Naughty, do gdy Last of Us 2 albo coś, mówię coś takiego, no, ale potem się okazuje, że pokazują, że to jednak na State of Decay 3, na Xbox Series X i, i, i PC, czy, czy po prostu na Windowsa, no i mówię, no nie, no nie, no nie może być, no to jednak nie moje to. Nudne oczywiście wystąpienie Fila Spencera, który tam opowiada o tym oczywiście, jak gry są tworzone przez ich studium. Ja nie twierdzę, że ci ludzie, którzy tworzą te, te gry, że oni nie wkładają w to całego serca, no jednak Wydaje mi się, że tak przeglądając fora, rozmawiając z ludźmi do my Polacy jesteśmy jednak bardzo mocno nastawieni w ogóle na grafikę fotorealistyczną i dla nas jest to często wyznacznik jakości gry. Oczywiście dla mnie jest to błędne, wielu ludzi też powie, że oczywiście nie o to chodzi, że tak nie powinno być, no ale nie oszukujmy się, że oceniamy to co widzimy. Nie? Ciężko jest nam ocenić gameplay, zwłaszcza którego nie ma i, i, no i jak masz to ocenić? No nie ocenisz tego bezpośrednio. Kolejną grą jest Forza. Ja nie jestem wielkim fanem, że tak powiem, żadnych gier wyścigowych ani sportowych, więc wiele wam na ten temat nie powiem. Ludzie, którzy grają w Forza są zachwyceni, mówią, że to są najlepsze wyścigi obecnie na konsolach. O, obok tam, właśnie Gran Turismo, który jest jaką odpowiedzią Sony na, na Forza, ale mimo wszystko mówią, że Forza jest mimo wszystko znacznie lepsza. Życzę, ci, którzy oczywiście się będą sprawdzać, życzę. No, dobrej gry, że tak powiem ja nic więcej na ten temat powiedzieć wam nie mogę nie znam się na tych grach, nie znam się na wyścigach i, i tyle kolejną grą która na mnie robi kapitalne wrażenie, no niestety graficznie ona wygląda w sposób bajkowy, no niestety dla mnie super graficznie wygląda w sposób bajkowy no to jest gra od Rare i na tą grę czekam bardzo mocno Powiem Wam, że kocham takie klimaty, takie to były trochę pogańskie klimaty zauważyłem. Nie wiem czy kojarzycie. Ja na tą grę bardzo czekam Everwild. Nie wiem jak Wy. Mi się to bardzo graficznie podoba. Nie wiem o czym w sumie będzie do końca ta gra. Natomiast no widać, że tu mamy jakiś, jakiś druidów, coś, jakieś, jakieś drzewa, postacie. Nie mam pojęcia w jakim kierunku będzie ta gra, bo tam nie zaglądają zbytnio. Natomiast to co, to co widzę, to co mogę zobaczyć robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Takie gry kocham. Tego typu stylu graficznego gry kocham. Jeżeli to ma być 4K i 60 klatek to naprawdę czekam, bo to jest po prostu piękny obraz na monitorze. Ja mam monitor obecnie 4K właśnie i to jest piękny będzie obraz po prostu taki, mam, no mam nadzieję, że będzie w tej grze mnóstwo pomysłów. Nie wiem, jak, czy, czy to jest gra w ogóle multiplayer, czy będzie kampania. No liczę na jakąś kampanię, nawet jeżeli nie będzie ona długa, no to to liczę na pomysłowość twórców od RR. No, nie jestem wielkim fanem, że tak powiem Sea of Thieves, ale ta gra od samego początku mnie zainteresowała, jak już została, bo ona przecież została pokazana też wcześniej. I tutaj mamy jakieś właśnie elementy magii, ożywiania, jakieś takie czarownice, na to co patrzę, zwierzęta. No może to tylko jest, wiecie, i jakiś tam element gry. Natomiast bardzo mi się podoba. Pięknie to wygląda kolorystycznie. Fajny pomysł na grę, jeżeli to miałaby być gra, właśnie takiego, która sięga do korzeni naszych, naszych takich powiedzmy naszych, no nie naszych, no ale takich względem natury idzie, że tak powiem, może pogańskich to tak brzmi, to na tą grę mocno, mocno czekam i, i tutaj nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, że w to zagram. Kolejną grą, czyli następna gra, no to jest gra Tell Me Why od studia Don't Know. Wam powiem, że lubię, lubię tego typu, lubię tego typu produkcje. Zwłaszcza lubię produkcję z jakimiś tam może nawet wyborami czy coś w tym stylu. No podobno gra ma być dosyć kontrowersyjna, wiecie, ze względu na to z, całe tam może LGBT, przynajmniej tak czytałem. Dla mnie to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia, jeżeli to nie jest jakoś mocno eksponowane. Pamiętam jak wszyscy narzekali na The Last of Us 2. No faktycznie, wiecie, jest tam parę takich scenek w The Last of Us 2, że są one jednak mocno homoseksualne. Ja tutaj tego, natomiast na mnie to nie zrobiło, bo to jakby nie było myślą czy, czy, czy jakimś no, przewodnią, taką powiem myślą tej gry, więc to był taki dodatek w to, no być może twórcy chcieli coś przekazać, oczywiście gracze byli oburzeni i tego typu i być może tak jest. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. Dla mnie ta gra po prostu jest kolejną, jakby produkcją małą. To jest, no przecież to nie jest żaden AAA. Nie wygląda to jakoś szałowo, też graficznie, no ale to ma przekazać dobrą historię, ma być dobra opowieść, być może ma być jakieś dobre zakończenie, jakieś coś sensownego. To jest gra, która ma budzić emocje, jak się ją ogląda i tak dalej. Zresztą pierwszy szybko ta gra wychodzi, bo ta, pierwszy rozdział ma już wychodzić 27 sierpnia, więc to nie jest tak robione typowo pod nowe konsole. Tylko no, tak jak chyba Phil Spencer powiedział: to znaczy, ma być po prostu na jednej i drugiej generacji konsole, tak, przynajmniej tych od Xboxa, bo ja nie wiem, jakie będzie tam miało podejście Sony, ale raczej Sony tam będzie sypało ekskluzywami bezpośrednio na, na konkretną konsolę i nie, raczej nie będzie się w to bawiło. Natomiast Microsoft ma teraz takie, takie przekonanie, że gracz powinien grać wszędzie i na każdym możliwym sprzęcie, Wiecie, ten projekt chmury i tak dalej. Powiem wam szczerze, że jeżeli komuś to się podoba, sam pomysł, oczywiście, mi się też podoba, tylko Wiecie, problem internetu w sumie w domu nie jest dzisiaj większym problemem w Polsce, jeżeli jesteś osobą, która dziś tam zarabia, ma, ma na opłatę, to nie jest jakiś większy problem, wszystko na, no ja w podróży to nie takie proste puścić przez telefon, mamy ograniczone dane jednak i tak dalej, więc nie wiem, czy ludzie będą tak chcieli sobie grać. Wiecie jak pociągach wygląda Wi-Fi, no, wygląda tragicznie. Czasami nie da się połączyć. Wie. No sam pomysł jest idealny, sam pomysł jest fajny. Xcloudu ja nie mam nic przeciwko, żeby się to rozwijało, ale jako taki jaka taka droga obok tego wszystkiego tych obok głównych gier. Kolejną pozycją było Ori, z tym że Ori, no to już oczywiście gra, która wyszła i tutaj Microsoft zaproponował. O zwiększenie i rozdzielczości, i zwiększenie wydajności klatek. Kolejną grą był DLC do Outer Worlds. Grałem w tą grę. Przyszedłem. Ona, nie wiem, czy była fatalnie zoptymalizowana. Ja ją oczywiście ogrywałem w Game Pass. Natomiast u mnie to średnio zipało, że tak powiem, na, mojej, na moim radeonie 5700XT. Ja mogłem grać, z tego co pamiętam, w rozdzielczości 1800p, więc no tu prawie 4K, 1800p. Z tym, że tam nie dało się wyciągnąć najwyższych ustawień i tam te klatki spadały, pomiędzy, tak latały, pomiędzy 30 a 50, no tak mniej więcej to, to było, nie wiedziałem. Czy to jest po prostu gra fatalnie zoptymalizowana, czy, czy, czy nie wiem jak jest teraz, może wiecie, jak po iluś tam patchach jest lepiej, ale na premierę to średnio chodziło. Gra mi się bardzo podobała, miała wiele zakończeń, miała ciekawy rys historyczny, w ogóle ciekawy pomysł, mimo tam wielu narzekań. Myślę, że czytałem tak też opinie różnych graczy, no to jednak została odebrana bardzo pozytywnie. Mi się bardzo podobało te, te elementy zbierania, te elementy falloutowe. Tutaj pojawi się DLC, ono się pojawi 9 września. Może sprawdzę, może nie. Zobaczymy. Czy, zobaczę, czy będę miał czas. Natomiast być może chętnie to ogarnę. Kolejnym elementem, czy kolejną grą, którą Microsoft zaproponował od swoich własnych studiów, Xbox Game Studios to jest Grounded. Ciekawe szczerze powiedziawszy. Ciekawa produkcja. W, w, Jakieś postacie młodych ludzi są zmniejszone bardzo mocno. Przypomina mi się film Zmniejszyłem dzieciaki, czy taki, taki był film kiedyś. I tutaj jest bardzo podobnie, którym dzieci, być może też osoby starsze, właśnie są zmniejszone do postaci mrówki, mrówki na jakiegoś owada no i przemierzają ten niebezpieczny. Świat graficznie to wygląda bardzo przyzwoicie, zresztą te pająki wyglądają strasznie, tak szczerze powiedziawszy, jak się to ogląda, jak one by były takie duże i miałyby mi skakać po ekranie, to mimo, że to wygląda tak trochę bajkowo, czy te mrówki, że jest taki strach, nie? Ja pamiętam jak grałem w gry, to były lata 1998 99. Nie robiłem nigdy wody, bo w wodzie często były ryby, które się zbliżały do ekranu. Jak odwracałeś myszką po prostu postać, jak była z pierwszej osoby i ta ryba ci się nachodziła na ekran, to można było się nieraz przestraszyć. No to tutaj jest oczywiście gra, że widzisz swojego bohatera, ale to tak się człowiek patrzy na to, niby to wygląda ładnie, ale no strasznie szczerze powiedziawszy. Kolejną grą, co było dla mnie niemałym zaskoczeniem jest jakaś... No nie wiem, że podróba, no nie, nie powiem, że Podruba, bo to... Natomiast no jakaś próba Skyrima, nie wiem, to wygląda jak Skyrim. Gra, no RPG. Bardzo czekam, szczerze powiedziawszy. Lubię gry z pierwszej perspektywy. Myślę, mam nadzieję, że też będzie jakaś możliwość zmiany dla, dla graczy, którzy lubią jednak widzieć tą postać. Ale no tutaj niewiele pokazano. Pokazano tylko jakiś element bohatera, który, który trzyma miecz będzie władał magią. No, mam nadzieję, że, że da to radę, że będą jakieś tam smoki latające różne ogry. Bo to tak wygląda taki trochę świat, ale nie wiem, szczerze powiedziawszy, jaki jak jest dokładnie zamysł tej gry. Mam nadzieję, że będzie. Będzie jak najbardziej pozytywne i na tą grę też yy, oczekuję, aczkolwiek, no, brak daty premiery to wiecie, to nie wiadomo kiedy to będzie. W ogóle problemem tego pokazu jest ogólnie brak daty premiery, yy, brak dat premier albo. <laughs> Pokazanie jakiegoś gameplayu w ogóle, żebyśmy mogli zobaczyć jak gra wygląda. Pokazano jakieś tam gameplay, to nie jest tak, że w ogóle nie pokazano gameplayi, tak jak niektórzy piszą, bo to bzdura. Jakieś tam gameplaye mimo wszystko pokazano w niektórych grach, natomiast no słabo, po mniej więcej. Oczywiście jest wspomnienie też Hellblade'a. Ja Wam powiem, że Hellblade 1 tak średnio mi podszedł. Widziałem te zachwyty nad. Znaczy, oczywiście w sposób fantastyczny, bardzo rzadko spotykany, była, była możliwość, czy twórcy mieli możliwość pokazania taki, co się dzieje, w, że tak powiem, w umyśle osoby, która ma jakieś tam problemy psychiczne. Było to, no, było to jednak nie oszukujmy się, fantastycznie pokazane tutaj. tutaj. Mam nadzieję, że. To będzie szło w takim kierunku, jednak dla mnie Hellblade miał bardzo ubogi gameplay właśnie ta walka mieczem to nie do końca mi tak odpowiadało sama historia była opowiadana bardzo fajnie, bardzo fajny element w ogóle mitologiczny i tutaj jakby to zrobiło na mnie graficznie też zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie ale ten gameplay, dla mnie gra to musi być, no, musi być w co grać no, no, no muszę, muszę mieć co robić trochę w tej grze, no mam oczywiście no, wtedy jeszcze twórcy nie należeli do czy, nie zosta czy Ninja Theory nie zostało, Czy nie zostali twórcy kupieni w ogóle przez Microsoft. Mam nadzieję, że teraz znajdą, znajdą się jakieś większe fundusze. No na pewno się znajdą, żeby tą grę jakoś rozszerzyć, zrobić coś lepszego. Zrobić coś świat bogatszy. Tylko tak na marginesie, że jakiś gier nie omawiam albo coś. No to znaczy, że albo, wiecie, małe zainteresowanie, albo ogólnie rzecz biorąc, mnie osobiście to nie interesuje. Kolejną produkcją, oczywiście, tam jeszcze w międzyczasie, trzeba pamiętać, że Microsoft zapowiadał Destiny 2 specjalne rozszerzenie dla swoich, dla swoich gier. Natomiast dla mnie takim wow, że tak powiem, było, że Microsoft zaczął inwestować pieniądze w console launch launch exclusive czyli jest to sytuacja w której dana gra wyjdzie najpierw na xboxa i windowsa dopiero potem na pozostałe konsole a właściwie prawdopodobnie chodzi tylko o playstation bo nie wierzę w to że na nintendo switch będą wychodzić jakoś tam gry no może będzie tam ale szczerze powiedziawszy wątpię bo tu już będą tak zaawansowane graficznie gry że że nintendo switch może sobie nie poradzić z czymś takim a wydanie kompletnej bieda wersji to nie wiem, czy do końca ma sens. No, może ma, może ktoś czeka. W każdym razie był Stalker. Dla mnie to było zaskoczenie. Ja takie wiecie, jak, jak ja to zobaczyłem, to takie ok i tak dalej. Mówię, no to grubo jadą. Grubo, grubo. Mówię, się zaczyna. I takie, pierwsza myśl, taka doszła, że że znowu się być może okaże, że zewnętrzni twórcy dowiozą bardziej niż te wszystkie studia Xbox Game Studios, tak, studia od Microsoftu. Tutaj czekam. To tu absolutnie, jeżeli gra miałaby, nie wiem czy ta gra będzie w Xbox Game Pass. Ale chyba nie będzie. Tak, będzie, bo jest, jest znaczek Game Pass, więc ona będzie w Game Passie. To jest coś niesamowitego, po prostu. Co, I mam nadzieję, że będzie tak świetna jak jedynka. No i będę po prostu zachwycony. No, to była bomba pierwsza, która mnie zwaliła z nóg. Mówię tak, tak, tak. Microsoft, dawaj, dawaj, dawaj. I potem mieliśmy grę, która na początku, no, takie CGI, które zrobiło na mnie też pozytywne wrażenie, od Shark czyli markę WARHAMMER i wygląda to też świetnie klimat też jest gęsty naprawdę no, niewiele z tego oczywiście tam wynika ale data nie taka odległa bo 2000, 2021 więc to jest data no, jak najbardziej do przyjęcia jak najbardziej do przyjęcia i tutaj też mocno czekam, mocno oczekuję tej gry. A potem wiecie, pokazano Tetris, ale Tetris ogólnie to jest taka gra właśnie typowo familijna, domowa. Wiele osób gra w Tetrisa, wiele osób lubi Tetrisa, Tetris zawsze był. Kolejną grą, która pokazano to chyba była gra od twórców SteamWorld. Dobrze pamiętam? Tak, to była gra od twórców Steam SteamWorld. Nie wiem, czy to chodzi czasami od twórców Steam War Dig na przykład, czy heist tam było. Jeżeli to są ci sami, twórcy, no to biorę w ciemno. Naprawdę biorę w ciemno, bo dla mnie Steam War Dig, na przykład dwa, to w ogóle jedna z najlepszych gier Indie, jakie powstała. Oczywiście tutaj nie, nie jest w tym samym stylu, to, co jest pokazane, robione, ale jeżeli to są ci sami utalentowani ludzie, no to biorę w ciemno. Biorę w ciemno i wiem, że się nie zawiodę, aczkolwiek no, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Microsoft, że tak powiem, walił bez przerwy. No, od naszego Blueberry Team pokazał grę, na, którym, na którą myślę, że wiele osób czeka. Nie wiem, czy macie zaufanie do, do Blueberry Team. No oni tworzą jednak dosyć specyficzne gry. I tutaj mamy medium. Ja powiem Wam tak, dla mnie klimat gęsty, dla mnie gra wygląda bardzo ładnie, ja nie wiem o co ludziom chodzi, że gra wygląda przeciętnie. Mi się bardzo podoba, myślę, że w 4K w ogóle będzie wymiatać, będzie bardzo ładnie. To jest gra, na którą oczywiście stawia, tu będzie główna opowieść, tak? Mam nadzieję, że opowieść będzie gęsta, mroczna, ciekawa i będzie przynajmniej przyzwoitej długości, że to będzie jednak na, no nie wiem, 8 godzin gra. No, zobaczymy, może, może za dużo wymaga, może 6, może 7 godzin. Mi się wydaje, że tak trochę wygląda to z boku, jakby, jakby Microsoft miał kupić w ogóle Blueberry Team. Tak, chodziły przez jakiegoś czasu plotki, że Microsoft wylądował w Polsce, że czegoś szukają, dogadują się. No może oczywiście tylko to ustalali, bo nie wiadomo, że może szukali pewnej ekskluzywności dla swoich konsol, no bo Microsoft też pojechał do, przecież do Japonii, to być może po prostu szukali ekskluzywności na start swojej konsoli, no żeby gry były. No gra ma gęsty klimat, mamy ma mieć podwójny świat, który bardzo szybko zmieniamy. Mam nadzieję, że Polacy dowiozą i będziemy z tego dumni. Także gra wygląda gęsto. Bardzo mi się podoba klimat ciemny, taki mroczny, no w stylu dark, że będziemy mogli zobaczyć naprawdę ciekawą historię. Oczywiście po całym, tam na przemian był World Premier czy światowe premiery, były konsolowe ekskluzywy, Sega coś pokazał jakąś taką chińską bajkę, ale ja wam nie, nic tutaj więcej o tym nie powiem. Wyglądało to trochę jak Xenoblade Chronicles 2 na, na Nintendo Switch. No jeżeli to by było coś takiego, coś tak dobrego, bo naprawdę Xenoblade Chronicles 2 na Nintendo Switch to jest świetny RPG z, no, z masą kontentu tam jest, to jest gra na 100 godzin z mnóstwem zadań Bocznych, z bardzo, ciekawą, bardzo ciekawym systemem walki no i ciekawą historią. Gdyby miało być to coś tak świetnego, no to absolutnie jestem na tak. Jestem w ogóle zaskoczony, że Mike, no domyślam się, że Microsoft musi się otworzyć na, na te chińskie, jak my to mówimy, bajki, na te japońskie gry, bo, no bo jednak ten, ten rynek chiński, a zwłaszcza japoński, no jest potężny oni oczywiście ta sprzedaż Xbox One w Japonii no jest żadna tam nie ma o czym mówić w ogóle i pewnie szukają szukają uderzenia szukają tych gier no i mam nadzieję liczę na to, że im się powiedzie no ale nie wiem czy ta te ich podejście takiego konsolowego ekskluzywa no Ostatecznie odpali. Oczywiście Microsoftowi zależy nie na tym, żeby sprzedać mnóstwo konsol, tylko żeby kasę mieć z tego. No, każda korporacja liczy zielone banknoty, a nie to tam ile sprzętu sprzedała. Nie? Im mniej sprzedała, a więcej zarobiła, tym lepiej, bo mniej w produkcję poszło sprzętu. Kolejną rzeczą, którą yy, kolejną grą, którą oczekuję, bo bardzo lubię strzelanki, no to jest Crossfire. Tutaj Remedy robi kampanię. Mam nadzieję, że ona będzie bardzo przyzwoita o przyzwoitej długości. Uwielbiam te wszystkie Call of Duty itd. Tak Jeżeli kampania stoczy się dobra, liczę na, na, na dobrą kampanię. Gra sieciowa zupełnie mnie nie interesuje, chociaż podejrzewam, że większość osób na świecie mimo wszystko będzie próbowała swoich sił w grze sieciowej. Dla mnie to jest tylko kampania. Na pewno obejrzę. Na, obejrzę. <grym> na pewno zagram, nie? bo mi się kojarzy, że obejrzę. Czasami, świecie, z niektórymi ekskluzywami są. Ostatnio grałem w The Last of Us 2. No, tam, miałem wrażenie, że było więcej oglądania niż grania. Natomiast. I to też nie mówię jako coś negatywnego, mówię jako coś pozytywnego, nie? No, bo taka jest struktura tej gry. Takie było założenie tej gry. Natomiast no, tutaj ma być, no, że tak powiem, rozpierdocha. No, tutaj musi, tutaj. Dużo się dzieje, dużo strzelania, to będzie to wojskowe, będzie zabijanie, wybuchy, mam nadzieję, że to będzie świetnie postawione, będzie jakieś elementy taktyczne, no, że coś będzie za tym stało. Napisali, że Crossfire mamy w 2020, więc liczę, że Crossfire będzie jednak tytułem startowym właśnie na Xbox Series X. Czy po prostu nowego Xboxa, i to jest jedna z tych gier, którą na pewno spróbuję zagrać tych studiów Microsoft nakupował dużo. no Widać, że coś robią. To nie jest tak, że wielu się obawiało, że nic nie będą robić, no ale jednak coś tam powstaje i pokazują Obsidian czy pokazał nową grę, prawda, nowe IP. Na przykład Sony nie pokazało z tego, co pamiętam chyba żadnego IP od swoich studiów. No bo tam był Horizon, to, to sequel, był remake Demon's Souls, no ale to jest remake, to jest w sumie starej gry z PlayStation 3, Ratchet to w sumie Inklank, to też nie jest nowe IP. No tutaj jednak Microsoft się, no coś próbuje, coś się stara zrobić, no i Playground Games pokazuje Fable. No to też mocno czekam, ja lubię wszelkiego rodzaju tego typu gry. I tutaj nic więcej nie wiemy, ale myślę, że ta gra się pojawi w ciągu dwóch lat. Dobra, może tyle gadania. Podsumowując w, jako całość, muszę Wam powiedzieć, że średnio to wypadło. To znaczy jest, powiem tak, ogrom większość z tych gier, no więc zainteresowanie moje jest duże bo będę ogrywał większość no ale też nie oszukujmy się, że ograłem większość stinger, bo po prostu są w Game Passie nie, nie muszę bezpośrednio za nie jakby płacić pełną cenę, to jest ta przewaga Microsoftu nad Sony no, że jest ten Game Pass no. w przypadku Sony wiecie wielu się zachwyca nad ekskluzywami no super, no. faktycznie te ekskluzywy dają radę, natomiast no, ja często podyktowany opiniami różnych graczy, ocenami różnych portali i tak dalej na przykład pamiętam jak kupiłem Spidermana Tymczasem no zupełnie mi się ta gra nie, nie podobała, zresztą teraz, oglą teraz ogrywam Ghost of Tsushima i wiecie, no z początku jest wow, nie? Ta, ta grafika, te, te, te liście, ta kol kolorowa jest, te liście na wietrze, no to robi pior pior piorunujące, ale sama gra, wiecie, ja jestem już w trzeciej części mapy, czyli w ostatniej, dla mnie jest trochę już nudna. To jest taki ubogi asasyn, bo jak to można inaczej nazwać. Tylko w świecie Japonii. Oczywiście wielu podejrzewam, że być może mnie zjedzie za to, ale nie oszukujmy się, że no to nie jest jakiś szał. No to nie jest gra roku dla mnie absolutnie. Jest tu fajny system walki. Są te, to jest taki system walki połączony Assassin z Nio. Ktoś grał w nią, to wie, że tam jest, jest możliwość rozwoju różnych narzędzi, którymi się posługujemy, czyli różnymi nożami, tam łukami, które i tak dalej, strzelbami. No tutaj akurat strzelby nie ma, natomiast no, są różne te jakieś tam bomby i tak dalej. No to jest, są wszystko fajne elementy gameplayu. Natomiast ta gra, Ghost of Tsushima, opiera się często na tym, że odbijasz obóz, idziesz po znajdźkę. idziesz po znajdźkę, odbijasz obóz. Fabuła jest bardzo pocięta, macie różne opowieści, to się. Kiepsko klei ostatecznie no, ta fabuła. Dysmiła gra, natomiast no, jakoś tak nie mam. Ja się mimo wszystko cieszę, że Microsoft jednak łamie te bariery i wychodzi nam y, gracz, do graczy. No to jest coś, co ja zauważyłem i myślę, że wielu graczy, którzy nie mają ślepych, o, dużych okularów na, na nosie, że Microsoft mimo wszystko wychodzi do graczy. No, ludzie chcieli te Fable, no proszę bardzo, no jest tak. W Game Pass jest wyjściem wobec graczy. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ Sony takiej usługi nie ma. I teraz, jak ja kupując na premierę spider Spidermana mam zawód, tak? Kupiłem cyfrę, mam zawód, nie mogę teraz tego sprzedać, no to mam problem. Jestem 249 zł w tył. A na Game Passie wiecie, mimo wszystko, tak czy siak opłacam. Gra mi nie podchodzi, trudno, niewiele tracę. Nic praktycznie nie tracę, bo i tak bym go opłacał. Więc to jest ogromna przewaga finansowa Microsoftu, jeżeli Microsoft będzie tak dalej sobie, że tak powiem, szedł do przodu, a na to wychodzi, że będzie i będzie tak wykupował, wykupywał wszelkie czasowe ekskluzywy, no to Sony niedługo zostanie tylko z ekskluzywami. No niestety, szczerze powiedziawszy, oczekuję czegoś więcej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś reakcja Sony na to, co, na to, co pokazał Microsoft, bo wydaje mi się, że mimo wszystko. Te pokazanie tych gier Sony, w, 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 tych gier Microsoftu wypada jednak z, no, no, z no na pewno trochę bardziej, no, lepiej wypada niż ostatecznie Sony, no bo jednak jakieś y, widzimy tutaj przynajmniej różnorodność tych gier, ja wiem, że ktoś powie, że to nie są jakieś wielkie gry AAA, natomiast no mimo wszystko te gry są, jest w co grać, natomiast no, Sony na start, ja nie wiem co tam będzie, Ratchet i Clank, bo Horizon chyba nie będzie w ogóle na i Spider-Man tylko że Spider-Man to jest takie wiecie DLC to wygląda. Wygląda to taki Uncharted Zaginione Dziedzictwo. A Spider-Man to też w sumie jest latanie po mieście, zbieranie jak tam nie było jakiejś super większej historii, nawet niektóre znajdki były głupie, pamiętam te walki, które były wymuszone po części, ale po części też jako znajdźki trzeba było szukać tej walki, z niej walczyć, jakieś za punkty. Tego tam do końca, no Spider-Man nie podszedł zupełnie, absolutnie. O ile tak jak God of War bardzo lubię, y, lubię The Last of Us 2, tak jak mówię, Spider-Man Ghosts, Citima, czy tam jeszcze bym coś na pewno znalazł. Niektóre ekskluzywy, które nie należą do studia The Last Guardian na przykład, zupełnie mi to nie podeszło. Nie, nie widzę zachwytu nad tą grą, nad tymi grami. I tutaj jest y, nad niektórymi ekskluzjami są podobnie. Microsoft budzi się do. Budzi się do graczy i to mi się coś co bardzo podoba. Nie oczekuję, że Sony odpowie y, usługą PlayStation Game Pass. Raczej to jest niemożliwe, dlatego że Sony, no, nie oszukujmy się, nie dysponuje taką gotówką, y, czyli takimi pieniędzmi jak Microsoft. Microsoft to jest firma, która oczywiście uśmiecha się do graczy, no tak jak Sony, no, ale oczywiście liczy zielone banknoty. I one tak samo liczy te zielone banknoty. W Polsce się mówi, o, bo w Polsce są gry tłumaczone z napisami. Dopóki, tylko nie oszukujmy się panowie i panie, no dopóki się te gry sprzedają. Jeżeli te gry przestaną się sprzedawać, to zobaczycie, jak na samym początku będą pojawiać się tylko napisy, a potem już bez napisów będzie. No to, Bo to zawsze się opiera, wiecie, o pieniądze. Zawsze były pieniądze najważniejsze dla tych firm. I teraz tutaj nie ma jakże żadnych wątpliwości. Liczę, powiem w skrócie po tym pokazie, jestem dosyć miło zaskoczony, podsumowując, liczyłem na więcej, ale myślę, że chyba każdy z nas liczył na więcej. No nie licząc powiedzmy tam fanboyów Sony, to, to oni to wiadomo, trzeba pokazać stonowe IP, lepiej za darmo dać konsole rozdawać i no nie mówimy o takich ludziach, to nie są ludzie godni tam, że tak powiem, żeby czytać ich posty. W internecie głupoty piszą. Ja mi się wydaje, że Microsoft nie zawiódł. Nie było też szału, ale w przypadku Sony też nie było szału. Obie firmy wypadły dosyć podobnie, z tym, że delikatnie lepiej wypadł mimo wszystko Microsoft, bo pokazał po prostu więcej gier, nawet jeżeli te, te gry nie były jakoś tam super showowe, to mimo wszystko pokazał więcej gier. Jeżeli ktoś gra może w 3-4 gry rocznie, no to, to ja rozumiem, że PlayStation jest wystarczające, no ale wiecie, ja przychodzę przynajmniej 40-50 produkcji rocznie, więc ja patrzę tam, gdzie jest po prostu dużo gier nie? i tam, gdzie nie w topie swoich pieniędzy, bo tak jak kupując gry Sony, no to albo, albo w tą, albo w tą, albo w topie, albo nie w topie. Na szczęście te gry w większości przypadków są warte swoich pieniędzy, ale, no ale nie zawsze. Podsumowując krótko, Moją taką oceną jest takie 7,5 na 10. 7,5 na 10. Zabrakło mi. Ja na przykład jestem zabrakło mi może jakiejś różnorodności, zabrakło mi może jakiejś bijatyki, jakieś ekskluzywa może kupienie, wiecie, jakiegoś, jakiejś zapowiedzi w ogóle dotyczącej oprogramowania, może jakiejś konsoli, może jakieś kupienia nowego studia. No takiego jeszcze fajnego boom, nie? Fajnie jest to, że Microsoft zapewnia sobie czasową eksku, ekskluzywność i tak jak mówię, bardzo, bardzo dziękuję w ogóle Microsoftowi za to, że wypuścił Game Passa bo dla mnie to jest oszczędność pieniędzy, jakoś wielkiej furory i kasy nie mam. No i to jest fajną też rzeczą, że gry wychodzą na PC. Ja wiem, że przez to konsole tracą swoją ekskluzywność, jak mówią, po co wtedy ktoś pyta kupować konsole. No ale dla mnie jako konsumenta to ja nie chcę kupować kilka konsol. Nie chcę kupować kilka konsol i jeszcze pc -ta i tak dalej. Bo dla mnie to są wydatki. Ja patrzę na to, żeby było jak najmniej, a jak najlepiej. Więc dla mnie to co robi Microsoft jest u uśmiechem w stronę graczy. I mam nadzieję, że, że to będzie, że oni to będą trzymali. Trochę się boję tego, ponieważ obawiam się, że Microsoft może przyzwyczaić graczy, że w tym game pasie zawsze będą wychodzić gry od dużych studiów. Trochę źle według mnie robi, powinna gra się od czasu do czasu jakaś dużo pojawiać. Bo wtedy są ludzie. Przyzwyczajeni, no i roszczowanie jest duże, kiedy pojawia się kolejny miesiąc. A w Game Passie nie ma dużej gry, tylko są jakieś małe indyki. Według mnie trochę Microsoft przesadza, bo przyzwyczaja ludzi. Potem jest coraz większy zawód, no i żeby się nie przejechali, ale to jest ich sprawa. Zobaczymy, może im się to opłaca. Nie, nie ma pojęcia, czy im się opłaca wyłożyć kilka milionów, kilkanaście, kilkadziesiąt. Nie ma pojęcia, ile się wykłada na, na czasową ekskluzywność, czy na, na, na taką czasowość gry w Game Passie. No ale na pewno nie jest to mało, bo nikt nie sprzeda swojej gry za jakieś, małe, za jakieś małe pieniądze. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że jeszcze do, do czasu premiery konsol, do listopada, będzie jakaś odpowiedź Sony. Bardzo na to liczę, że jednak Sony zareaguje i, i coś więcej pokaże przynajmniej jeszcze jakiegoś, jakąś grę od swoich no to najważniejsze od swoich wewnętrznych studiów. Że będzie to jakaś, jakaś mocna petarda, o której żeśmy nie słyszeli. Mam nadzieję, że może jakaś gra od Naughty Dog Będzie jakaś taka, właśnie mocna petarda, żeby pokazać, że jednak te PlayStation 5 jest sens kupić. Ja wam powiem, że gdybym był z wami tak zupełnie szczery, to nie ma sensu kupować konsol na premiery ani jednej, ani drugiej, bo nie ma takich showowych tytułów, które wychodzą, które miałyby no W jakiś sposób przekonać mnie do kupienia konsol na premierę. Jeżeli komuś się nie śpieszy i ma dosyć dużo tytułów do ogrania, jest z obecnej generacji, to mimo wszystko jednak na miejscu tej osoby kierowałbym się rozsądkiem i nie kupował jeszcze konsol. Po prostu na listopad poczekałbym rok, może dwa, może wyjdą inne wersje, już poprawione. Wiecie, jak to jest na samym początku, z tymi wersjami konsol potrafi się coś sypać, i tutaj nie śpieszyłbym się z tym. Ja czekam. Jeżeli to będzie wyglądało tak, jak wygląda, to raczej będę grał cały czas na PC i na pewno nie kupię PlayStation 5 na, na premierę, no bo no nie kupię konsoli, nie, nie kupię konsoli dla jednej, dwóch gier, która będzie potem leżała całe miesiące albo rok, albo dwa, zanim wyjdzie jakiś sensowny ekskluzji, bo szkoda pieniędzy, bo po dwóch latach wydadzą mi poprawioną konsolę i można taniej będzie kupić te gry zdecydowanie po dwóch latach na pewno spadną, spadną ceny i być może cena konsoli też mocno zleci w dół bo to jednak nie oszukujmy się nie jest Nintendo który zawsze trzyma swoją cenę wysoki cenę gier i, i po prostu cenę konsoli no bo Nintendo zupełnie sobie daje sprawę że nie ma sensu obniżać bo ludzie i tak kupią za taką cenę no to tyle z mojej strony to serdecznie pozdrawiam trzymajcie się, cześć